ile twoim zdaniem musi wynosić godzinowo odpoczynek tygodniowy pracownika? Ile to będzie godzin? Około 42 godzin. Ile twoim zdaniem powinien wynosić tygodniowy czas odpoczynku pracownika? Podpowiem, że godziny. 28. Ile twoim zdaniem powinien wynosić tygodniowy czas odpoczynku pracownika? Ile to będzie godzin? 35. Z takimi niełatwymi pytaniami mierzyli się uczestnicy wojewódzkiego etapu konkursu Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy. Ogólnopolska inicjatywa ma na celu sprawdzenie wiedzy młodzieży w zakresie BHP oraz prawa pracy. Młodych ludzi trzeba było jakoś szczególnie zachęcać, no bo to jest chyba duże wyzwanie, żeby w takim konkursie wystartować. Szczerze mówiąc nie, młodzież bardzo chętnie rozwiązywała test i nie było żadnych problemów. To jest 50 pytań w takim teście tutaj na poziomie wojewódzkim, mają 60 minut na odpowiedzi na te pytania i rzeczywiście te testy są dosyć trudne, tak, na wysokim poziomie. Konkurs organizowany jest w porozumieniu z Państwową Inspekcją Pracy. Młody człowiek nie zna swoich jeszcze obowiązków, co powinien wykonywać w pracy, jak powinien się zachować, na jakie elementy powinien zwracać, przede wszystkim na elementy związane z bezpieczeństwem, nie tylko swoim, ale też współpracowników. I dlatego taka inicjatywa, konkursy czy poradnictwo, pomoc tym młodym pracownikom jest bardzo cenna i bardzo ważna także dla Inspekcji Pracy. W 14. edycji konkursu Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy rywalizowali reprezentanci wszystkich jednostek opiekuńczo-wychowawczych Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Najlepszy okazał się Marcin Fiłonowicz, schówca pracy w Olsztynie, który w maju będzie reprezentował województwo w etapie ogólnopolskim. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv